Witam Cię serdecznie w przedostatnim odcinku tej miniserii, w której omawiam wszystkie utwory z płyty Sanach pod tytułem Poezje. Dziś dziewiąta część, czyli omówienie utworu Kamień, napisanego do słów jednego z moich ulubionych poetów, Adama Asnyka. Tutaj nie będzie części drugiej w tym utworze, bo jest to w takiej bardzo gitarowej tonacji napisane, więc nie trzeba będzie w ogóle się męczyć. Sorka, jeżeli będziesz słyszała, czy słyszał moje nucenie. No nie umiem tak jak Sanach, w ogóle nie umiem śpiewać, ale mam to gdzieś. Poproszę oczywiście o zalajkowanie, może zasubujesz mój kanał. Między nami mówiąc, założyłem się z kolegą o to, ile tych subów będzie. Poinformuję o wynikach. A nie mogę przegrać, bo zbankrutuję. Dobra, omawiamy ten utworek. Utwór ten składa się z trzech części, przy czym ten refren będzie tam różny, ale czyli zwrotka, refren i bridge. Najpierw omówię to, co się dzieje w zwrotce. Czyli mamy tak. W jednym rytmie na 4 G i D, a później cały rytm na 4 e-moll, czyli i e-moll. I jeszcze raz. G, i D, i E. I teraz po całym takcie C, G, D i e-moll. I w zwrotce dwa razy to idzie w kółeczko. Teraz mamy refren. Tak jak wspomniałem przed chwilą, w tym refrenie czasami jest dodane na końcu, ale to o tym opowiem za chwileczkę. Dobrze, czyli refren jak wygląda? Mamy C i G w jednym takcie oraz D jako cały takt, czyli C i G i D. I jeszcze raz. C i G i D. I jeszcze raz. A teraz mamy e-moll i C-dur i D-dur. I tak jest dwa razy znowu, czyli powtarza się ta cała fraza. Przy czym w pierwszym refrenie jest dodane jeszcze dwa takty, czyli to czym kończymy właściwie. E-moll, C-dur i D-dur. Teraz zerknę na ściągawkę, którą mam obok z tym utworem. Przypominam, że ta ściągawka będzie w postaci PDF-u do pobrania przez Ciebie zupełnie za darmożkę ode mnie ze strony. Link znajdziesz w opisie. Po pierwszym refrenie jest znowu zwrotka, która idzie tak samo, czyli G, D, E, G, D, E, C, G, D, E. I później mamy refren. W tym refrenie znowu jest taka sama sytuacja, czyli idzie tych 8 taktów i dodane są jeszcze dwa ostatnie po drugim razie, czyli E, C i D w całości. A później mamy tą trzecią część, czyli bridge. Jak wygląda bridge tutaj? Cztery akordy prościutkie. A-moll, G-dur, D-dur, E-moll. To jest tuż przed końcem, czyli mamy tak. I to jest razy 4 ten bridge, a później jest ostatni refren. Ostatni refren to są znowu dwa razy ta cała linijka dla przypomnienia, tak? Czyli C, G i D. D-dur. I ta cała fraza idzie dwa razy, a później dodajemy e-moll, c-dur i d-dur w całym takcie dwa razy, czyli sama końcówka jest. Tyle jak chodzi o ten wiekopomny utwór. Zapraszam Cię do obejrzenia poprzednich, jak i następnych, albo innych filmików u mnie na kanale. Jest tego całe dosyć mnóstwo, tak? To chyba jest, chyba nie po polsku.